Cześć, ja jestem Brodaty, a przed wami kolejny vlog, tym razem pewnie taki, który w komentarzach może wzbudzić pewną małą dyskusję, czyli o tym, jak bardzo my nie jesteśmy zbytnio tolerancyjni, my sami, oraz jak łatwo w naszym kraju jest naprawdę zrobić niezłą aferę. Oczywiście temat nie będzie dotyczył polityki, a raczej światopoglądu, co mnie osobiście dużo bardziej kręci we vlogowaniu niż babranie patykiem w korycie gunwa, zwanym potocznie polityką. Oczywiście, jeżeli macie jakieś fajne tematy na vlogi i chcielibyście poznać jakieś moje osobiste zdanie na jakiś temat, no to system komentarzy na dole czeka po prostu na wasze wpisy. Wielką aferę, moi drodzy, jakiś czas temu zrobiła tak zwana deklaracja sumienia, czy deklaracja wiary wśród lekarzy. A ja w tym vlogu udowodnię wam, jak wielkim papierem klozetowym w sumie jest jakakolwiek tego typu deklaracja w przypadku lekarzy i jak łatwo jest pokazać w naszym kraju stopień nietolerancji. To znaczy, może inaczej, jednostronnej tolerancji, czyli tylko tej, która jest słuszna. Czy jest to jakaś reakcja alergiczna albo histeria na ten temat, kiedy ja jestem twardym ateistą, a mówię o deklaracji wiary? Nie. Udowodnię wam tylko, jak wielką hipokryzją jest deklarowanie czegokolwiek na bazie wiary w naszym kraju, co nachodzi na poglądy innych ludzi. Czym jest ta cała, moi drodzy, deklaracja wiary podpisana przez jakąś tam grupę chyba kilku tysięcy lekarzy? Chyba wie każdy, no ale przypomnę, część lekarzy deklaruje, że dla nich prawo boskie jest ponad prawem ludzkim oraz jasno mówią, że nie będą wspierać typowo niehumanitarnych rzeczy jak antykoncepcja, in vitro, eutanazja czy aborcja. Moje poglądy na te sprawy macie gdzieś tam w adnotacjach w stylu 8 poglądów, chyba w 16 minut. Był taki vlog, bardzo szybko on prezentuje to, jakie mam poglądy. Były też przykłady tego, kiedy jeden ze znanych lekarzy, chyba profesor Hazan, odmówił pomocy pacjentce domagającej się aborcji swojego dziecka, które i tak najprawdopodobniej urodzi się martwe. Mówi się też o tych wszystkich wielkich nagonkach na lekarzy, którzy podpisali ową deklarację o nękaniu osób wierzących czy popierających ten dokument. Mówi się, że jest to niepotrzebna afera i medialne pieniastwo. Moim skromnym zdaniem jest to idealna okazja do tego, żeby pokazać, jak bardzo jednostronna tolerancja panuje w naszym kraju. Może coś w tym jest, troszeczkę tego pieniactwa medialnego wokół tej całej deklaracji jest. Jednak ja udowodnię wam w tym vlogu, jak mówiłem, że to nie osoby podpisujące tą deklarację są nękane, tylko ci, którzy tej deklaracji się sprzeciwiają albo mają po prostu odwrotne poglądy. Jak to możliwe? Sami zobaczycie, posłuchajcie. Na początek jednak kilka cytatów. Oczywiście spróbuję go jakoś wkleić na ekran. Jeden z doktorów nauk medycznych wypowiedział się, porównując prawo ludzkie do prawa III Rzeszy i Związku Radzieckim, uważając w sumie, że tylko prawo boskie jest normalne, a prawa stworzone przez ludzi są złe. Czy takie porównania w ogóle są, moi drodzy, normalne? Tutaj trochę wątpię. Paragraf mówiący o sumieniu wprowadzony był już wiele lat temu do chyba kodeksu lekarza czy czegoś w tym stylu i nie było z tym problemu. Każdy lekarz mógł odmówić niektórych działań, powołując się w sumie na ten paragraf i nie było żadnego problemu. Problem zaczął się dopiero wtedy, kiedy napisano tą całą deklarację i zaczęto ją promować. Ja pamiętam, że były pokazywane takie zdjęcia, gdzie stały jakieś tablice dekalogu obok deklaracji i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby ta deklaracja była jakimś niesamowicie ważnym dokumentem. Jej treść, niestety, tej deklaracji jest taka, że nie ma tam miejsca dla kogokolwiek niewierzącego lub pacjenta, który nie zgadza się z poglądami lekarza. Tu leży problem tej całej nagonki, bo kiedy mamy lekarza niewierzącego, to znaczy powiedzmy neutralnego, prawda? To on współpracuje z pacjentem, jakimkolwiek by ten pacjent nie był. Może być wierzący, może być Hindusem, może być Azjatą, może być, nie wiem, wielbicielem hantai, czy czegokolwiek innego, i taki lekarz neutralny podchodzi neutralnie do tego pacjenta. Tymczasem lekarz wierzący z góry najczęściej próbuje tego pacjenta w jakiś sposób przerobić. Ja takie mam osobiście wrażenie, że jeżeli lekarz jest wierzący, to on stara się w jakiś sposób nakłonić pacjenta do tego, żeby na przykład nie używał antykoncepcji, tylko czegoś innego, jakichś innych metod. W całej tej deklaracji nie ma słowa o tym, jak lekarz ma odnieść się do przypadku pacjenta niewierzącego. Przypomnę tylko, że metoda, moi drodzy, in vitro nie jest zabroniona przez Boga.
jest zabroniona przez Kościół jako organizację, a Kościół nie jest Bogiem, co wiemy po przykładach np. ciemnej historii, kiedy uważano, że szatan siedzi we włosach kobiety. Przypomnę, że takie sytuacje w historii Kościoła były. Zakaz antykoncepcji czy zakaz in vitro to wynalazek kościelny, tak samo jak np. obowiązek chrztu nowonarodzonych dzieci. Przypomnę, że ogromna ilość zwyczajów kościelnych dzisiaj bardziej stawia na kontrolowanie wierzącego niż u zarania chrześcijaństwa. Pierwsze zwyczaje tej religii i obrządki były dużo bardziej liberalne niż dzisiaj. Kościół stał się w sumie firmą. Kolejna sprawa tej deklaracji to punkt mówiący o tym, że moment zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga. Jeżeli w tym momencie poderżnę sobie gardło, to będzie moja decyzja. Bóg dał nam jako ludziom wolną wolę. Tu można się oczywiście spierać jeszcze przez wiele komentarzy, ale wróćmy do tematu. Wiecie, jak pokazać, jak bardzo nietolerancyjny jest nasz kraj i jak wielką hipokryzją jest ta deklaracja, o której mowa? Teraz usiądźcie wygodnie i wyobraźcie sobie, że zbierają się ludzie i idą na pochód ateistyczny, gdzie mówią o swojej niewierze w bardzo pokojowy sposób. Ludzie chcą się po prostu spotkać, pogadać, wymienić poglądy bez żadnych agresywnych przesłanek czy wielkich banerów z napisem Boga nie ma. Po prostu chcą pogadać. Albo wyobraźcie sobie deklarację podpisaną przez lekarzy chcących wprowadzenia w Polsce prawa do eutanazji. Jak myślicie, co się dzieje? Ano właśnie, podnosi się wielkie oburzenie. Bo jak tak można? Ano można. Wszyscy jesteśmy równi. Wszyscy możemy mieć różne poglądy. No zdaniem organizacji kościelnych i stowarzyszonych, że tak powiem, ateiści czy przeciwnicy ich poglądów nie mogą mieć prawa do wolności sumienia i wolności wyznania. Wyobraźcie sobie, jaka byłaby reakcja Kościoła, jak wielka medialna nagonka by się oczywiście za pomocą Kościoła stała, kiedy zrobiłby się jakiś 5000 ruch ateistyczny, który idzie sobie ulicami Warszawy i wyraża swoje poglądy. Oczywiście wielkie oburzenie. Tutaj leży problem. Zdaniem ogromnej części duchownych nie można być zwolennikiem eutanazji czy in vitro, bo jest to po prostu anormalne. I tu leży problem. My jako zwolennicy na przykład in vitro czy eutanazji, ja mówię o sobie, jestem zwolennikiem i in vitro i eutanazji, nie mogę czuć się dobrze w tym kraju, bo po prostu zaraz byłaby medialna nagonka za pomocą Kościoła, że ja mam inne poglądy. Prawda? Tak jak mówiłem o tej bardziej równej wolności wyznania czy wolności poglądów. Kiedy Kościół prezentuje i organizacje kościelne prezentują swoje poglądy, to wszystko musi być ok, ale kiedy pojawia się jakaś grupa przeciwników, którzy mają inne poglądy, to już jest problem. Tutaj jest cały sens tej afery, że tylko uprzywilejowana może być tylko jedna strona, ta duchowa. Jest proste rozwiązanie. Po prostu bądźmy do cholery ludźmi. Jeżeli jakaś kobieta decyduje się na aborcję we wczesnej ciąży ze względu na przykład wady rozwojowe dziecka, które urodzi się totalnie niepełnosprawne albo martwe, i ta osoba jest niewierząca, to prawa czy obowiązki kościelne tej osoby w ogóle nie powinny tej osoby dotyczyć. Tak samo ja, idąc do lekarza, który mówi mi na dzień dobry, że mi nie pomoże, bo ma jakieś tam swoje poglądy, to okej, po prostu okej. Ja po prostu się ukłonię i pójdę do innego lekarza i tak to powinno działać. Cała ta deklaracja jest chęcią stworzenia po prostu równiejszej grupy ludzi. Nie może być takiej sytuacji, w której jedna grupa ludzi stara się narzucić innej swoje poglądy. Przypominam, że lekarze już od dawna mogą powoływać się na swoje sumienie. Bez tej prześmiesznej nowej deklaracji. Większość albo o tym w ogóle nie wiedziała, albo w ogóle z tego nie skorzystała. Podstawą pracy, moi drodzy, lekarza też jest sentencja. Primum non nocere. Co ona oznacza? Przede wszystkim nie szkodzić. Czy lekarz, który odmawia na przykład antykoncepcji lub zabrania in vitro, szkodzi? Jak najbardziej, moim zdaniem. Jednym nakazuje urodzić dziecko po na przykład gwałcie, drugim zabrania urodzić dziecka, bo in vitro jest fuj. Bo tak, sama deklaracja przekracza pewne normy też, kształtując tylko jedną słuszną grupę lekarzy i pacjentów, pozostawiając innych samym sobie, bo w całej deklaracji chyba nie ma nawet słówka o tym, jak lekarz ma się odnieść w przypadku pacjenta niewierzącego. Tak jakby wiara była tylko jedna i tylko wierzący zasługiwali na obsługę medyczną. Ja takie mam osobiste wrażenie. Moi drodzy, przykład. Ciekawe, co zrobi lekarz, na przykład ze zgwałconą 11-latką, która umrze w wyniku po prostu niegotowości młodego ciała do porodu, a dziecko umrze przedwcześnie. I co lekarz powie?
Sorry, stało się? Bo taka jest deklaracja wiary? Lekarz, który jest wierzący, powinien po prostu wprost dać informację, iż danego zabiegu czy danych leków nie przepisuje i skierować pacjenta po prostu gdzie indziej, a nie odmawiać i milczeć. Nawet zmuszać do swoich poglądów, jak to niektórzy lekarze z tytułem profesora z tej listy robią. Ogólnie sprawa jest o tyle problematyczna, moi drodzy, że teraz każda grupa ludzi, nawet spawaczy okrętowych o różnych poglądach, może zacząć sobie robić deklaracje i kłócić się o to, żeby ich prawa, te zapisane w jakichś deklaracjach, musiały być ponad powszechnym prawem w kraju. Tak jak podawałem wam pewne przykłady, zaczynają się rodzić na przykład jakieś ruchy ateistyczne, które gromadzą ludzi, które przykładowo oczekują zawieszenia małej tablicy poświęconej patronowi ateistów gdzieś tam pod mostem nawet. Nie mogą tego dokonać, bo miasto ich non-stop zwodzi pod presją kościoła. I to jest przykład z życia wzięty z mojego miasta, jak wielką hipokryzją cechują się organizacje kościelne. Każdy wierzący musi mieć jakieś tam profity, jakąś tam publiczną deklarację, musi być jakoś tam traktowany ponad prawem ludzkim. A ludzie, którzy publicznie na przykład podpisują się pod poparciem dla przywrócenia kary śmierci, dla eutanazji, dla osób nieuleczalnie chorych, cierpiących, nie wiem, na przykład dla obozów pracy, dla przestępców jak ja, oni nie mają prawa do swoich poglądów i zaraz organizacje kościelne robią po prostu gest pukania się w czoło, patrząc na takich ludzi, tak jakby oni nie mieli prawa do swoich poglądów. Tak jakby Kościół miał monopol na wolną wolę i wolność wyznania. Gdzie ta wolność wyznania i sumienia, ta wspaniała tolerancja, o której się tak się mówi wśród lekarzy to podpisujących tą deklarację? Ja tak tylko przypomnę, moi drodzy, że nigdzie nie jest napisane, by ksiądz musiał brać ciężką kopertę za pogrzeb, ślub czy komunię, a jednak tak się dzieje. Tak więc sami widzicie, nie jest tak różowo. Tyle się mówi o tej wolności wyznania, a Kościół i tak jest firmą, która ma tyle nieodpowiednich zwyczajów godzących po prostu wolność wyznania, tak jak na przykład chrzest po narodzinach, że mógłbym zrobić o tym osobny vlog. Oczywiście możecie zostawić swoje komentarze pod tym vlogiem. Pamiętajcie, że ja czytam wszystkie komentarze i te perfidnie chamskie czy wulgarne mogę sobie pozwolić usuwać. Cóż, tyle.